Aktywna społeczność Bogata Gmina, czyli projekt realizowany przez Urząd Gminy Malbork oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, mający na celu pomoc osobom bezrobotnym i starszym w rozszerzeniu swoich horyzontów, a także kwalifikacji zawodowych. 29 listopada podsumowano 6. i ostatnią edycję tego projektu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam władze Urzędu Gminy, pana wójta Marcina Kwiatkowskiego, pana przewodniczącego Rady Gminy Michała Błochnika. Mirosława Słomczyńska, jestem kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a ponadto koordynatorem projektu Aktywna Społeczność Bogata Gmina, realizowanego w ramach projektu unijnego Europejskiego Funduszu Społecznego. Z rekrutacją osób do tego projektu nigdy nie mieliśmy żadnych problemów. Bardzo nas cieszy, że z roku na rok cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem. Nawet osoby, które nie były na listach rezerwowych, próbowały przez wójta dostać się do naszego projektu. Na konferencji obecni byli przedstawiciele wszystkich grup biorących udział w tym programie. Zastępca wójta gminy Malbork jest zadowolony z efektów programu, tym bardziej, że wielu osobom udało znaleźć się pracę i podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe. Ze 150 uczestników, które przez te 6 lat brały udział w naszym programie, 40 osób znalazły pracę, pozostała część zdobyły jakieś kwalifikacje, certyfikaty, dzięki którym tą pracę mogą znaleźć. Mieliśmy wiele programów sportowych typu Nordic Walking, pływanie na basenie, także to wszystko ma swoje znaczenie. No i mówię, najlepszym takim rezultatem jest to, że wszyscy uczestnicy są zadowoleni. Marta Dragon. W jakim tematycznym projekcie brała Pani udział i kiedy to było? To było w 2008 roku, Aktywna Społeczność Bogata Gmina. W tym było stylizacja i kosmetyka praktyczna, prawo jazdy kategorii B, które zdałam za drugim razem. Jestem bardzo dumna z tego. Dało mi to wiele możliwości, fajnych szans, tak, wybiłam się, bo gdzieś czasami jest tak w życiu, że pogubimy się, ale bardzo fajne było to organizacja pań, które się zajmowały tym, czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wiele tego serca, tak, zaangażowania. To mi dało też takiej motywacji i siły, żeby no nie poddać się i wybić się z tego dołka, którym kiedyś się tam było. Powiem panu szczerze, że rok 2009 to był dla mnie taki szczęśliwy rok, bo 15 grudnia dostałam się do pracy, 22 grudnia zdałam prawo jazdy i pod koniec grudnia 2009 kupiłam też samochód, więc to był taki szczęśliwy rok dla mnie. Poleciłabym bardzo, tak, bo tak jak widać, chciałabym pokazać na przykład zdjęcie przed projektem, jak uczestniczyłam, dziś byłam tam, no może taka troszkę podłamana, taka zrezygnowana, a teraz jednak no widać efekty projektu, uśmiech na twarzy, komunikatywność z ludźmi, to jest też fajne. No zresztą można przyjść do mnie do pracy i zobaczyć, tak, pomimo że jest ciężko, zabiegany, ale ten uśmiech jest na twarzy i człowiek zrobi się taki też otwarty. To jest naprawdę, poleciłabym każdej osobie i wręcz bym motywowała do uczestniczenia w projekcie.